jesień widziano oczami ludowych podań. Październik to miesiąc mgieł, melancholii i pierwszych omłoconych ziaren. Ludowa etymologia wywodzi nazwę miesiąca od paździerzy, czyli odpadków lnu albo konopi, gdyż w tym miesiącu odbywa się przeważnie międlenie. Z drzew opadają smaczne żołędzie i nasiona buków, a na pobliskich polach kryją się w ziemi resztki ziemniaków. Z krajem lasku przemknęło nagle stado sarenek, a obok mignął zając opuszczający zagon kapusty. Polujące w nocy na myszy i ćmy sowy oraz puchacze zniknęły bez śladu. Czas ich łowów dobiegł końca. Na polach i ścierniskach zakwitają tarniki, gwiazdnice czy bratki. To czas, w którym polski chłop stawał się romantykiem. W momencie, gdy ziemia zasłużenie odpoczywała, włościan z nostalgią chadzał po swoim polu, wsłuchując się w szum wiatru i szelest opadających liści. Wpatrywał się w pogodne lub ciemne niebo, obserwował szary świt, a o zachodzie słońca kierował się bez pośpiechu do swej chaty, by jeszcze przed snem podłożyć kilka szczap drzewa. Jesień sprzyjała ożywieniu kontaktów towarzyskich. Było wówczas bardzo dużo czasu na odwiedziny, swaty i zaręczyny. Pamiętajmy, że przyroda podpowiadała naszym przodkom, jaka będzie zima. I tak z szyszek znajdujących się na sosnach można odczytać zakodowane wiadomości od królowej śniegu. Gdy całe drzewa są obsute szyszkami, to i cała zima będzie tęga. Jeżeli zaś gałęzie spodnie lub wierzchnie mają więcej szyszek niż środkowe, to początek i koniec zimy będzie ostrzejszy niż środek. I znów odwrotnie, z obfitości szyszek na gałęziach środkowych można wnosić, że w samym środku zima będzie dobrze trzymać, a na samym początku i końcu będzie łagodna. Gdy dzikie gęsi odlatują późną jesienią i do tego górą, czyli zbyt wysoko, to można być pewnym, że zima nieprędko nastanie. Obfitość grzybów zapowiada, że w roku następnym będzie przednówek.